Przemysław Piątek to od dawna ścisła czołówka krajowa i stały kandydat do startu w najważniejszych imprezach. Tym razem trener kadry chciał postawić na Dawida Ersetika. Jednak wspomniany zapaśnik nabawił się urazu żeber, a to oznacza szansę dla Przemysława Piątka. Ostatnio rozmawiałem właśnie tutaj z Przemkiem i mówił, że po konsultacji z trenerami ma prawdopodobnie wystartować jako reprezentant na Mistrzostwa Świata w kategorii 60 kg. Radomski klub olimpijczyk będzie miał reprezentanta na Mistrzostwach Świata Juniorów. Mowa o Patryku Bednarzu. Mamy jeszcze jedną szansę, bo Patryk Bednarz za tydzień będzie walczył na Słowacji. I może Patryk nam jakiś miły upominek przywiezie. W tym roku odbędą się w Radomiu Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i tradycyjny memoriał Władysława Miazia.